Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0. Maksymalne skupienie i postaram się rozegrać najlepsze gry, jakie tylko mogę w danej chwili. Gram na 10 minut, komentuję swoje ruchy. Mówię to dlatego, że chciałbym już tę serię zakończyć. Z uwagi na dużą ilość cheaterów na poziomie 2300+, z którymi się spotkałem. Oczywiście statystycznie mi wyszło niestety dużo. Jest to takie trochę przykre, ale nie chcę już do tego za bardzo wracać, tylko wyjaśnić sytuację, dlatego później chciałbym się przerzucić na speedruna na platformie Lichess, gdzie uważam, że lepiej troszeczkę ta platforma sobie radzi z oszustami, również szybciej ich wykrywa i banuje. No, tego nie unikniemy. No, ale dobra, załóżmy, że tutaj powiedzmy zagramy sobie z kimś uczciwie, znaczy, że trafi się zawodnik uczciwy po drugiej stronie. Na to liczę. Niestety jestem troszkę już przewrażliwiony, jeśli chodzi o grę na 10 minut i więcej, szczególnie właśnie online, bo jeżeli gram na 3 minuty czy na 5, no to jest bardzo mała szansa, że z kimś takim się spotkam, kto kantuje, gdyż jest mało czasu. Aczkolwiek wszystko jest możliwe, nie zachęcam, wręcz zniechęcam, bo to się kompletnie nie opłaca. Ale tu można by bardzo dużo o tym rozmawiać. Myślę, że dla nas najważniejsze są szachy, są ruchy, podnoszenie poziomu i cieszenie się tą grą. No dobra, wstęp długi, jak to zwykle bywa, dlatego że szukam sobie aktualnie przeciwnika. Jeszcze raz spróbuję to uczynić. Mam nadzieję, że ktoś się pojawi. No, tak jak widać zresztą na poziomie powyżej 2340, teraz jest 2346, znalezienie kogoś, no to jest też wyzwanie, dlatego że szukam przeciwnika o rankingu od 2321 do 2746. No i na 10 minut ciężko kogoś takiego znaleźć, gdyż zdecydowana mniejszość pewnie szachistów gra w szachy powyżej 10 minut w internecie. Może to się wydawać złudne, ale pewnie tak jest. Chociaż w sumie też nie wiem do końca, ale jak sobie statystycznie odpalę na tym poziomie kogoś, poszukam sobie na przykład na 3 plus 1 albo 3 plus 0, no to z przeciwnika znajduje się bardzo, bardzo szybko. No cóż, ale taki jest urok speedruna. Spróbuję jeszcze poczekać, poszukać. Mam nadzieję, że to się za chwilę uda. No cóż, póki co cisza. Przeciwnika nie ma. Jeszcze raz tu odhaczę krzyżykiem i odpalę od początku. No tak jak widać, łatwo nie jest kogoś znaleźć. Trzeba mieć trochę też... O! Udało się. 2588! Uhuhu, ale słuchajcie, będzie. No, zawodnik, partie 9400, nieźle. National Master, w ogóle... Wow, ale zawodnik. Dobra, obrona nowoczesna, pełne skupienie. Skoczek C3. D6. Będziemy grać troszkę kombinowane szachy, znaczy... To jest na razie debiut. Dobra, taki ruch widziałem. O, i teraz teoria, co podpowiada? Tego nie wiem. Szczerze mówiąc, ale taki ruch chyba widziałem kiedyś. A6. Musiałbym sobie teorię mocno odświeżyć, ja to gram bardzo na czuja. Tutaj H6 się przyda, takie posunięcie. Ok, i teraz B5. Z planem goniec G2. Goniec B7, przepraszam, skoczek D7. Ok, posunięcie F3, czyli tak jakby miękko troszeczkę. Skoczek najpierw wychodzi, bo może goniec się przyda tutaj, dobra. Goniec B7. Figury trzeba wyprowadzić. One muszą działać. Ok, król B1 szybko ucieka. Przeciwnik pewnie czeka na jakieś takie zagranie. To tylko osłabi moje skrzydło, więc w ten sposób może nie chce grać. Ale nie przeszkadza to, żeby zagrać może tak. Właśnie. C5 zagramy. Zagramy C5, uderzymy w centrum. Poszło bicie. Tutaj muszę wybić skoczkiem. Mam nadzieję, że się nic złego nie stanie w tej pozycji. Wybicie ma sens, bo przeciwnik się tutaj otwiera. I teraz... No właśnie, tutaj. Wieża C8 się raczej przyda. Pilnuje tutaj skoczka.
Nie chcę hetman c7, bo mogę dostać nieprzyjemny ruch skoczek d5. Teraz taki ruch chodzi mi po głowie, tylko e5 muszę mieć w zanadrzu. Że taki ruch może wystąpić i to nie będzie całkiem przyjemne. Koniec na e3? Ciekawe. Chodzi o to, że jak zagram tutaj, on mi tutaj wrzuci, a to może tym wybić. Tak zrobimy. Nie może być przecież aż tak źle. Tak zrobimy, wyprowadzę skoczka. Dobra, jest posunięcie g4. Tu myślę, że zagram h5, dlatego że już koniec nie będzie mi celował w tego pionka. A jeżeli przepcha przeciwnik, no właśnie, to skoczek d7 i skoczek może się fajnie tutaj ustawić. I tak też zrobimy. Skoczek na e5 wydaje mi się, że będzie stał cudnie, bo jak zagra tu pionek, to skoczek wejdzie tu. Ewentualnie jak goniec zagra, to skoczek będzie miał świetną placówkę na c4. Pozycja mi się bardzo podoba, nie chcę zapeszyć, ale bardzo, bardzo mi się ta pozycja podoba. Jeszcze hetman c7 zanadrzu, może hetman a5. W ogóle roszada jest też chyba przyzwoitym ruchem. Ok, teraz taki ruch będzie kombinowany. Tutaj mogę w sumie zagrać, to jest też ok posunięcie. Dlatego, że jak zbiję, to zbijam gońcem i stoję świetnie. Goniec, skoczek na e6 według mnie wygląda bardzo dobrze. On będzie musiał wrócić. Dokładnie. Taki ruch mam w zanadrzu. Zrobimy teraz roszadę. Jak takie posunięcie, to będę planował też tak. Ok, on tutaj zagrał gońcem, żeby mnie zagrał skoczkiem. To oczywiste. A pytanie, czy tak? Pytanie, czy też tak? Może. Zagramy hetman c7, żeby tutaj wstawić skoczka. Ok, tutaj jest chyba niegroźne. Oj, wydaje mi się, że mam tak dobrą pozycję, że aż nie chcę jej zapeszać, ale to jest bardzo dobra pozycja. W ogóle teraz grożę tutaj wybiciem świetnym. Taki ruch chyba nie jest groźny, bo wybijam. Tutaj jest prześwit na wieżę. Pozycja wygląda genialnie i bardzo perspektywicznie. Przeciwnik może też tak zagrać, bronić skoczka, ale ja chyba wtedy mogę skubnąć po prostu pionka. Ewentualnie zagrać b4, jeszcze pomyślę nad tym ruchem. Wybicie, on nie może hetmanem, bo tam albo tam. Skoczek e2, tutaj, tu, pionek. Dalej będzie dobrze. Ok, to ma sens. To ma sens, ale chyba to bicie też ma wielki sens. Gdyż zdobywam po prostu pionka. I teraz zdobywam tutaj pionka na e4. Ale to stoi dobrze, słuchajcie. To jest pozycja, która jest wygrana. Tak, on musi odbić. I teraz pytanie, czy tym zbić? To też ma duży sens, bo jak zbiję tu, to atakuje i goniec dalej będzie atakował, ale to wygląda dobrze. Mogę zbić tu i potem mogę zbić tu. To już w ogóle będzie miód, ale jak zbiję tutaj, atakuje wieżę, wieża odejdzie. Nie, no wieża e4 zdecydowanie. Pionek bardzo... dobry zbity. A, tego nie widziałem, ale tu cały czas jest ok. Zbijam po prostu skoczkiem na f4. On raczej odbije, dokładnie. Goniec dobry. Ok, skoczek niby wlatuje. Tak mogę spróbować i zagrać wieżówkę. Tak zrobimy. Dlatego, że przeciwnik jak zbije, to ja zbijam gońcem i tu będę atakował i ja to wymienię. I wieżówka z dwoma pionami więcej, tą strukturą jest po prostu zła. On tego nie uczynił, dlatego zagram tak. Atakuję tego pionka, podważam tutaj. Powiem wam, czuję mały stresik z uwagi na to, że mam po prostu pozycję wygraną z takim gościem 2588, ale spoko, no... Nie wiem, co powiedzieć, szczerze mówiąc, jest dobrze. Po prostu nie chcę zapeszać, że aż nie mogę nie wygrać tej pozycji. To aż nie przystoi. No dobra, on chce wyprostować tutaj. Chce wyprostować pionki. Nie mogę mu na to pozwolić, ale też broni tu. To jest mądre zagranie. Może tak w ogóle i tutaj spróbować wymienić jedną wieżę. To będzie miało duży sens według mnie. Ok, i wieża H1. W ten sposób wymienimy sobie jedną wieżę, co da mi, myślę, że po prostu łatwiejszą grę. Dwa pionki więcej. Ok. Pytanie, czy tu? Tu? No dobra, chyba muszę, chociaż król F8 wygląda też dobrze, żeby nie psuć.
Tak, zagram król F8, nie śpiesząc się w ogóle decyzjami, jeśli chodzi o pionki. Wieża C4. Będę tu chciał uderzać. Dobra, skoczek zagrał. Mimo wszystko tak trzeba zagrać, koniecznie. Teraz jakieś E5 będzie groziło i tutaj pionki będą bardzo niebezpieczne. Ok, myślę, że po prostu zagram tak. Zawsze mam opcję tutaj przy rzutu gońca. Taki ruch groźny. Ok, to wszystko widzę. Goniec C8. Dobra. No i wystawię gońca. Może ma jakąś aktywną pozycję po prostu. Tak, tak, skoczek mi tutaj atakuje. Czy on chce mi napsuć gdzieś tutaj? Coś mi chce zepsuć? Pewnie chce. Ja muszę jakoś zdecydowanie pograć. Tylko żebym tutaj nie stracił tej wieży. Dobra, może za bardzo się przejmuję, a pozycja jest dobra. Zagram tak, zaatakuję. Skoczek może tu. Goniec tu. Tak, żeby tu atakować. Ok, to jest oczywiste. Może po prostu uciekam wieżą. Może coś w tym stylu. Wiem, że troszeczkę gram zachowawczo. To chyba tak. To powinno być dobrze. To nie wpuszczam nigdzie tego skoczka teraz. Ok. W ogóle taki ruch jest ciekawy, żeby wieżę zaplombować. Może tak zagram, a potem E5 po prostu i jedziemy. Dobra. Tutaj to po prostu wybiję. Ok. I zagram tak. Król nie może zbić, bo jest E5. Na wieża nie ma gry. Skoczek będzie musiał jakoś ruszyć i po prostu będę tutaj pionkami sobie szedł do góry. Ewentualnie tym mogę też, ale chyba tym i króla podprowadzę. Dobra, ten skoczek coś może zrobić. Nie wiem, ograniczę go jeszcze mocniej. Tędy jakoś będzie próbował pewnie, ale to ja mam na to czas. Gram tu. Ok, skoczek tu pewnie. Zagramy sobie A5. Jeszcze go ograniczymy. On pewnie zagra tak. Jak zagra tu, to po prostu goniec tutaj. W prosty sposób będę bronił pionka. A, nawet inaczej zagrał. Także goniec broni. Ok, tutaj jest dobrze. Myślę, że próba wymiany wieży. Tak zrobimy. On nie chce, to tutaj zbijam. Może tak, z groźbą mata. Jeden szach odpędzi króla i coś w tym rodzaju. Chociaż tutaj było też dobre, żeby tak zagrać. No tak. Kompletnie gość nie ma tutaj dobrych posunięć. Cztery piony więcej? Cztery pionki więcej z gościem 2600. Wow. Ok. Jeszcze raz dam jednego szacha i zagram po prostu tutaj wieżą na F1, żeby zmienić decyzję i spróbować w ten sposób wymienić właśnie. Dokładnie. Tu wystarczy chyba pionkiem maszerować. Pionek chyba jest szybki. Chociaż mogę tak zagrać też. Tu po prostu zagram. Żeby już nie oddać niczego. I zasuwam pionem. No dobra, chyba go mamy, słuchajcie. Mamy go! Spróbuję rewanż.
próbuję poszukać nowego zawodnika. O, jest nowy zawodnik. No dobra, ale słuchajcie, było, nie? 2588, aż się Micha jarzy. Uff, ale jakoś tak zadziwiająco było łatwo. No dobra, mamy przeciwnika, 2354. Nie ma tutaj co teraz rozmyślać. Piękne, pięknie mi się grało. No, powiem wam szczerze, grało mi się bardzo dobrze. I próbuję teraz kolejną partię rozgrywać. To jest taki debiut dziwny troszeczkę. Znaczy tak się gra, ale tu wydaje mi się, że po prostu białe mają dobrą grę. Dobrą i prostą grę. Skoczka przerzucę tu. Oczywiście E4 można byłoby też zagrać. Gram tak. Goniec może zagrać tu. Goniec G2. Normalne rzeczy. Skoczek chce przejść tędy. Nie no, H3 zagram, żeby ten goniec stąd czmychnął. Goniec G2, tak, to tak pewnie. Może próbować tutaj przeciwnik, a jeszcze inaczej. Ciekawe. No dobra, E4, walczmy od centrum i wprowadzę skoczkę za chwilę tutaj. Bo założenie czarnych jest takie, żeby zagrać gońcem i wymienić czarnopolaki. Wtedy niby czarnym się gra trochę łatwiej. Ale myślę, że też nie do samego końca H4 było dobrym ruchem. Dobra, sam zagram H4 z tego względu. Choć mógł od razu to zagrać, to mógłbym to odpuścić, ale z drugiej strony widzę, że nie będzie to dla mnie takie super, ale super nie będzie to, że on zagra tutaj pionkiem, ale gram H4, żeby nie było gońca G5 przy okazji, żeby nie było też H4. Roszady jeszcze nie robię. Jeżeli on zagra skoczkiem, to chcę wstawić skoczka na C4. To jest mój plan. Skoczek na C4 będzie stał bardzo dobrze, potem może goniec się rozwinąć, ewentualnie właśnie roszada. No dobra. Jest taki ruch, ok. Czasami też goniec G5 zadziała. Jak bicie, to tutaj jest strzał z szachem. No to ciekawe. Teraz zastanawiam się, czy ten ruch działa. Tu, tu, tu. Tu, no wszystko wygląda dobrze, ale tu, tu nawet mogę wybić. Aha, skoczek F7 jest. Ja to raczej nie chcę tego sam robić. No dobra. Wieża A3, wieża B3. Kolejny plan. Wieża A3 to jest w ogóle ciekawy plan, żeby tutaj sobie wieżą fajnie czmychać. Okej. Okay. Goniec robi swoje. Skoczek wejdzie tu. W porządku. Mimo wszystko wieża B3. Może tak. Z planem takim. Aha, skoczek na G4 jest jeszcze. Ale jak skoczek na G4, to wtedy może tutaj. Dobra, tutaj nic nie ma. To teraz tak, jeżeli skoczek G4, to wtedy tam. A, miał inne plany. Skubaniutki. To myślę, że teraz roszada. Jeszcze goniec na H3 jest ciekawe. Bardzo dobry ruch zagrał. On wprawdzie zbije tutaj. Okej. Tak, spróbujemy. Tego skoczka może po prostu zbić i potem zbić tu. Trochę król jest odsłonięty, ale mam nadzieję, że on się tutaj dobrze odnajdzie za moment. Wiecie co? A może zagram w ogóle tutaj gońcem? Postraszę go troszeczkę. Spróbuję go tutaj tym gońcem tak pomęczyć. Dobrze, że mam jeszcze pionka F2, który na F4 w przyszłości może zagrać. No, to wybicie tutaj, tak? Jakieś wymiany mogą nastąpić. Goniec E6 może trochę tutaj podziała. Nie wiem, tak może teraz zagrać w ogóle. To może mieć duży sens. A, otworzę sobie linię G. No dobra, otworzę sobie linię G, ale król chyba tutaj całkiem okej będzie stał. Dobrze mówię, czy źle mówię? Czy król będzie w zagrożeniu? Czy zdążę go obronić? No trochę tak zagrałem, powiem wam szczerze. Chyba ryzykownie.
Chyba ryzykownie zagrałem. Zgoniec może odejść po prostu. Ciutkę ryzykownie, brakuje mi jednego ruchu albo takiego. Oj, z takiej pozycji może się zrobić problem. A jeszcze nawet takiego ruchu mi brakuje, dokładnie. Dokładnie, ale chwila, tutaj. Tutaj. Bierze mi skoczka. No właśnie, tu jest pies pogrzebany, ale jeszcze F4 mamy. Dobra, jest F4. Mam zasłonę hetmanem. Dobra, jest ruch F4. Na szczęście taki ruch jeszcze jest. Okej. Okay. Ale pozycja, powiem wam szczerze, że jest... No, zobaczcie też z drugiej strony. Prawie wszystkie figury przeciwnika stoją na ósmej linii. Aż się wierzyć nie chce, że czarne mogą mieć tutaj kontrę. Ale może. Któż to wie? Okej. Okay. Muszę zagrać tak. Wieża na szczęście nie może, hetman nie może. Taki ruch ewentualnie. Jeszcze lepiej zagrał. Tutaj grozi. Okay. A to chyba mam taki ruch. I potem tu. Huhu! Mam cię. Chyba, że nie zbije gońca. No, jak nie zbije, no to pomyślę co dalej, ale to już będzie figura. No właśnie, nie zbił. I to jest to, ale mam teraz taki ruch. Ciekawe. Ciekawe ciekawostki się zrobiły w tej pozycji. Znaczy, czy taki ruch chyba trzeba zagrać. Jeszcze z szachem. Król odejdzie na C7. Nie sądzę, żeby zbił, bo tu zbijam. Aha, jeszcze koniec się może otworzyć. To tym chyba muszę teraz zbić. Muszę pomyśleć, tym zbiję, nie to się... Muszę tym zbić, ok. Król C7, dobra. I tutaj ruch grozi. No tak, chyba muszę. Ja mam figurę więcej, prawda? Tak, mam figurę więcej. W ogóle może taki ruch. On tu, ja tu. Wygląda to bardzo dobrze. Ja zbijam. Poświęcę hetmana, ale to już nie jest takie super poświęcenie. A, słuchajcie, bardzo dobre bicie, bo jeszcze zwierzę F7 przy okazji. No tak, tutaj się otwierają wrota. Tutaj zwierzę F7 to chyba będzie najprostsze. Goniec, zbicie. Hetman zbija i po prostu odbije tu. Tak jest. Jest wygrana. Idzie bardzo dobrze. 2366. I mam przeciwnika 2432. No dobra, lecimy. 800 ponad 60 partii, więc dobra. Mam nadzieję, że to będzie ok. Pełne skupienie, słuchajcie. Pełne skupienie. Dwie dobre partie były. Dwie dobre partie. Przeciwnik jeszcze ruchu nie wykonał. 2432. Zobaczymy, czy też tu partia się rozpocznie. Ale jest dobrze, jest dobrze. Oj, lubimy wygrywać, co nie? Każdy lubi wygrywać. Jeszcze jak dobrze idzie, no to wtedy szachy są piękne. Jak przegrywamy, to ach, nienawidzę szachów, prawda? Najważniejsze jest to, żeby nie odpuszczać. Nie odpuszczać przede wszystkim. No cóż, przeciwnik się zamyślił. Co on mi tutaj pokazuje? Zaraz coś powinno się pojawić, jakiś komunikat. Przecież on nie będzie myślał 10 minut. Na pewno nie będziemy czekać. System zaraz chyba podpowie, że za minutę jak nie zagra, no to po prostu następnego przeciwnika będziemy szukać. Dokładnie, nie wykonał ruchu, więc tutaj oczywiście ta porażka nie ma, nie wlicza się do statystyk, więc żaden ruch nie został wykonany. Ok, szukam sobie kolejnego przeciwnika. Lecimy. D4, skoczek F6. Goniec G5. No to takie ruchy znam, takie ruchy widziałem. Atak Trąbowskiego. Niech będzie D5. To jest chyba najlepsza odpowiedź na trąpa. Z tego co wiem, i odbicie tym pionkiem, żeby tutaj swobodnie sobie grać figurami. Goniec D6. Ok, tu myślę, że można po prostu wybić.
zrobić roszadę. OK. Proponuję F5, wprowadzić skoczka tutaj. G3. Dobra. Skoczek D7. Skoczek na F6. Tam sobie zaplanuję pracę. Aczkolwiek C6, B5 też jest ciekawe. Może tu odpędzić skoczka. No taka struktura powstaje ciekawa. No goniec bardziej by się chyba przydał na G2. Ta struktura też mi coś mówi. Właśnie, tutaj białe coś próbują, ale tak, skoczek F6, grajmy normalnie. Tutaj jest pilnowane. Może A6, to wtedy A4 nastąpi na pewno. OK, zagramy A6. Jeżeli A4, to B6 z planem goniec B7. Takie normalne szachy. Ja sobie zdaję sprawę, że ten pionek jest tutaj słaby. Co? Tak, zagrałeś przeciwniku, drogi? Wydaje mi się, że mogę teraz... Aha, nie mogę, bo tu poleci pionek. Po prostu zagrać sobie G6. Przytrzymać. Tak, takie jakieś tutaj są typowe motywy. Na razie to bym sobie chyba olał. Zagrał tak, B5, żeby zagrać tutaj gońcem. Skoczek zagra tu, to ja zagram chyba tam. OK, wieża się otworzy, ale tą wieżę zaatakujemy najpierw. Czy ta wieża znajdzie dobrą placówkę dla siebie? To jest pytanie. Ale to już jest pytanie do wieży. Właśnie, o proszę bardzo, poświęcenie jakości, którą ja z przyjemnością przyjmę. Nawet się nie będę długo zastanawiał. Ciekawe, ciekawe to było. Tutaj... chyba nic nie ma. Mogę tu zbić, to on zbije tu, co? Nie będę tego ruszał. Zagram C5, spróbuję zaatakować na drugim skrzydle. Mam jakość więcej, więc chyba mogę sobie pozwolić tutaj na próbę otworzenia pozycji. Wieża C8, wprowadzenia po prostu wież do akcji. C5 grozi C4, więc wybicie wydaje się słuszne. Po prostu wtedy goniec wybije. Z drugiej strony po wybiciu może tak wybić, bo tutaj też hetman będzie patrzył na gońca. To też jest ciekawe. Zobaczymy, co on zrobi i się zastanowi. Jeżeli bije, znaczy już się mogę zastanowić oczywiście. Jeżeli wybije, goniec tutaj na G3. Pytanie, czy on nie może jeszcze walnąć dalej. Może. I tu będzie takie groziłe, nieprzyjemne schadzki. Wzięcie tego pionka ma mniejszy sens raczej. OK, bicie, bicie. Chyba muszę po ludzku odbić najpierw tu. Dobra. Tutaj będą groziły bitki. Zagram chyba tak. Nie, wieża C8. Wieża C8. Aha, on będzie chciał tutaj po prostu zbić. No to niech bije. Nic to nie będzie. A wieża C8 jest dobrym ruchem. Teraz tak. Wieża C8 jest dobrym ruchem. I tu chyba jest goniec na E3. Atakuję po prostu hetmana. OK. Tu jest tak. Pionki chyba sobie pozbieram. Chyba wezmę na F2 jeszcze. Bicie, bicie tym. Skoczek i tu grozi bicie. Dobra, to widzę. Chyba tak. Mam nadzieję, że tu niczego nie podstawią. No jakiś skoczek E6? Nie, no na razie nie może. Tu bicie, nie muszę też reagować, ale tutaj też się wszystko póki co trzyma. Wziął pionka. No mógł. To wziął. Zawsze mogę jakość oddać. Mogę też postraszyć takim ruchem. Może postraszyć? Postraszę. Postraszę, bo grozi skoczek na D2. Ruchy wtrącone. To jest klucz też do sukcesu. Skoczek E4 wygląda dobrze. Tu ewentualnie jakieś są opcje. Jeszcze tu są dużo taktyki. Prostej, znaczy prostej, nie do końca prostej, ale dużo jest taktyki. Nie chcę za bardzo oddać wieży. Może tutaj goniec B5 będzie miał opcję dokładnie. Ale dobra, zagramy tak.
statekiem na końcu, a potem zagram po prostu tutaj wieżą. Tak sobie to zaplanowałem. Ewentualnie tu, chociaż ten skoczek nie jest najlepszy, więc może nie warto go wymieniać. Cały czas muszę uważać tu na jakieś konkrety. Aha, skoczka mi weźmie. Dobra, wieża D6 wygląda dobrze. Bo tutaj cały czas grożę jakąś kontrą w razie czego. Hetman może gdzieś tutaj za chwilę i druga wieża wejdzie. Coś w tym rodzaju. Jeszcze jest opcja zbicia tutaj. Goniec wprawdzie skoczkę może wziąć. No może. Może w ogóle tak zagrać za moment. Czy to mi coś da sensownego? Okej. Tutaj strzały są jakieś. Ale jak tutaj, to będę mógł zbić tego. Dobra. Atakuje skoczka. Szach może nastąpić. Okej. To powinno być bezpieczne bicie teraz. Hetman tutaj, to wtedy wieża D1. Robią się wymiany. Dobra, to powinno być wszystko ok, ale trzeba oczywiście do samego końca uważać. Myślę, że wieża H8 może sprawę załatwi. Wprawdzie ten pionek jeszcze, ale tutaj się ustawię gońcem, będę celował tu. Dobra, jeszcze sprawy nie załatwia. Goniec E5, celujemy. Dobra, i wieża E5, prawdopodobnie dobry ruch. Jeszcze skoczek jest atakowany. Dobra, i chyba hetman B8. Pilnuję gońca i staram się wymienić hetmana. Tu jeszcze skoczek ma problem, bo teraz grozi wzięcie skoczka, a potem grozi mat na B2. Ale piękna taktyka się poukładała. No, powiem wam dzisiaj, dobry odcinek jest. To dobry odcinek jest, moi drodzy. Przede wszystkim zwycięski. Aha, jeszcze taki ruch jest. Co? Bije. Tu nawet będę mógł sobie pozwolić, żeby zbić na B2. No, poddał. 2374. No dobra, moi drodzy, na dzisiaj kończymy z tym rankingiem. Szło nieźle. Miejmy nadzieję, że to do 2400 się uda dokończyć. Więc jest dobrze. No cóż, jestem zadowolony z dzisiejszych partii. Poszło naprawdę dobrze. Skupienie było i dobre nastawienie. Dzięki. Do następnego. Cześć.